Ubu-dubu, niech żyje nam 12 odcinek Switzer Lake, czyli gdzie gramy Szwajcarią w Europe Universalis 4. Naszym celem jest zdobycie właśnie osiągnięcia Switzer Lake, czyli musimy kontrolować 99 prowincji i nie kontrolować żadnej prowincji przybrzeżnej, czyli musimy nie posiadać żadnego portu. Jestem z Wilbą, no to jest po prostu właśnie ten odcinek. No i lecimy dalej. Postanowiłem usunąć fort w Koble, w Kolonii. Zostawiłem fort w Koblencji. No i co? No i chwilowo będziemy wypatrywać. Zacząłem korować też kolonie. Co prawda płacimy jakieś takie ekstra 17% kosztów korowania, ale i tak mamy bardzo dużo punktów administracyjnych, więc stwierdziłem, że już wolę jak najszybciej zacząć korowanie, żeby po prostu jak najszybciej się pozbyć overextension. Możemy już w tym momencie przyjąć w końcu, zaadoptować instytucję prasy drukarskiej, ale tego nie chcemy jeszcze tego robić, ponieważ no to są olbrzymie koszty w tym momencie, z tym się wiążą. Tutaj za niedługo Linz powinien być już 97, potem będzie... Czyli chyba w przyszłym miesiącu będziemy mieli już w Linz. Dobra, Landshut został nawrócony, Aachen to pewnie będziemy musieli nie wiadomo ile czasu. Tutaj mamy... no... Możemy wziąć sojusz z Brabancją. To jest tylko pytanie, czy chcemy wziąć sojusz z Brabancją. Czy... Jakby nie patrzeć, to byłby kolejny sojusznik, którego można by... A niech będzie ta Brabancja. Dlaczego by nie? I teraz tak, zobaczmy jeszcze raz tu, teraz już mamy koszt zmniejszony, teraz dosyć szybko powinno się rozprzestrzeniać do Wiednia i Ostmark. I teraz tak, możemy stracić podstawę podatkową w Koblencji i zdobyć w Bernie, jednocześnie obniżyć lojalność szlachty. Albo możemy zdobyć lojalność, ale jednocześnie będziemy stracimy morale i będziemy mieli rocznie zdobywać korupcję. To jest bardzo zła opcja. Albo możemy zdobyć tylko autonomię i jednocześnie zdobyć za darmo podstawę podatkową w Bernie, więc w czym problem, no? Zwłaszcza, że dzięki temu, że zwiększyliśmy tutaj autonomię, to mniej nas będzie kosztować przyjęcie prasy drukarskiej, no ale tak czy siak, na razie popatrzmy. Wiedeń powinien dosyć szybko, Linz, Sud Tyrol tak samo za niedługo, tutaj do Berna jeszcze powinno rozprzestrzeniać w zwykły, normalny sposób, dosyć szybko. Wydaje mi się, że jak tylko będziemy mieli Wiedeń, ile mamy tu, możemy punktów? Jeszcze 3 miesiące. Jak tylko Wiedeń by przyjął prasę drukarską, to wydaje mi się, że możemy wtedy na luzie pomyśleć o wzięciu kolejnej, tej właśnie przyjęciu tej instytucji. No, to jest 96. Ha, no i teraz tak, teraz będziemy mieli trochę za dużo zaraz punktów. A nie chcę ich wydawać na technologię w tym momencie. Chyba, że jednak... I teraz tak, wzięcie tego to jest 120 punktów, to jest bardzo dużo. A teraz tak, tutaj dostajemy 2,5 miesięcznie, czyli w ciągu 2 miesięcy. Zobaczmy, czy mamy jakąś prowincję, którą moglibyśmy dosyć tanio poprawić. Na przykład taki Straubing. To jest 40. A, Regensburg nie mogę niestety. Ale moglibyśmy zapewnić Monopoly Charteres, dzięki czemu koszt developmentu jest mniejszy. I znajdźmy na przykład takie
prowincję jak Würzburg za 36 punktów administracyjnych, więc możemy to prawie bezboleśnie w ten sposób po prostu nie dostać kapa punktów, a jednocześnie dobra, Wiedeń ma już przyjęte, teraz możemy za 600 dukatów zaadoptować prasę drukarską. Tylko pytanie, czy chcemy za to 600? Czy może jednak poczekamy? Straubing jest 55, tutaj mamy w Regensburg 78, Ansbach 46, Würzburg i Bamberg. Würzburg się nie rozwija, Badenia to w ogóle masakra. Walis to jest 17, Watt 62, 72, Koblencja jest 16 dopiero. Czyli co, tutaj w Alzacji byłoby bardzo dużo. Tutaj trochę wolniej. Dobra, to może zróbmy to tak. Tutaj bym na ten moment dobudował workshop. I tu też bym dobudował workshop. I tu też bym dobudował workshop. Waldstadę tak samo. Tutaj mógłbym... Ale tego nie zrobię. Dobra, czas jest mimo wszystko na przyjęcie prasy drukarskiej. Bierzemy odprowadzanie. A, w ten sposób zaraz będę miał... Tak, to bym dopłacił 60 punktów, a zamiast dopłacać 60 punktów ulepszę sobie do Sudtyrol do dziesiątki i w ten sposób nie mam problemu z ewentualnym właśnie overflowem, nazwijmy to, punktów. Tutaj Austria wojuje z Wenecją. Bośnia chce podbić... nie, Wenecja chce podbić Bośnię. Teraz tak, wy walczysz z Bośnią, Austrią i Serbią. Wywołanie wojny tobie to jest wojna z całą ligą, ale ty masz kogo ze sojuszników? Magdeburg, Ravensburg. O, Ravensburg. O, a, ty jesteś jeszcze częścią ligi handlowej. Ale mamy taki palatynat, na który możemy zacząć budować siatkę szpiegowską. I w ten oto sposób być może uda nam się dobrać do was, głupi Czesi. O, wojna domowa. Nasz rozejm się skończył. Możemy Blasphemy Act powołać. Ale on zapewnia siłę misjonarzy kosztem tolerancji. Nie chcemy tego. A, no dobra. No to w takim razie bierzemy teraz już w końcu technologię. Odpowiednie. I możemy zacząć brać nową grupę idei. I możemy do tego wymienić kawalerię na łaciński karakol. No i dobra, no i teraz pytanie. Mogę wziąć czwartą grupę idei i tutaj mnie kusi na dyplomatyczne i chyba wezmę te dyplomatyczne z tego powodu, że nie dość, że dodatkowy dyplomata nam się przyda, to jeszcze tutaj dojdziemy do poprawy relacji, co pozwoli nam szybciej i łatwiej się rozprzestrzeniać w Imperium, ponieważ wyższa... No, na przykład ty. No jest jeszcze Magdeburg, tylko do Magdeburgu, żeby się dokopać. No cię... Polska by nawet pomogła, ale to jednocześnie mam Rosję przeciwko sobie. To mam bardzo dużą tą ligę. Niestety. Zobaczmy, kto będzie pierwszy. W 70 skończy się rozejm.
No dobra, ale to możemy się Pfalcem zająć i całą tą ekipą. Czyli jeszcze raz. Czechy, Brandenburgia, Saksonia, Memmingen, Ravensburg i Flandria. Bo wy... O! Tutaj mamy Trier. Dobra, to może na razie zacznijmy od zjedzenia takich pojedynczych państwek, takich mniejszych jak na przykład wy. Wy macie 9. Tutaj będę chciał w ogóle to zrobić pełnym state'em. Oczywiście w tym wypadku bym wolał wziąć sobie... Aha, kupcy znowu się domagają ziem. Kupcy. To jest znaleźć jakąś dobrą prowincję dla kupców. Niestety to jest drobny problem grania. O, ale Bamberg się wydaje. Czy Würzburg? Bamberg. Nie będzie Bamberg w takim razie. Dobra, poczekamy parę miesięcy. Chociaż to i tak nie będzie wystarczające, żeby zdobyć wpływów papieskich. Dobra, więc weźmy Nobility Cannot Be Bought. Czyli po prostu wykupimy sobie stabilność. Z tej opcji. Kolonie za niedługo będziemy mogli sobie skorować. Przy czym za niedługo to jest takie bardziej bardzo pojęcie względne. Tutaj wysunę roszczenia do Pfalz. No i tak, jakbym miał wystarczająco niską agresywną ekspansję, można by potem zrobić, zająć Nassau i potem zacząć budować siatkę szpiegowską w Frankfurcie. I wtedy będziemy mogli zająć sam Frankfurt, co nam da dostęp do kolejnego centrum handlowego, a co za tym idzie, po prostu będziemy mieli jeszcze więcej gotówki z handlu. W tym momencie zarabiamy nie najgorzej, ale też nie najlepiej, zarabiamy 5,8 dukatu raptem. Jest to w porządku, ale nic specjalnego niestety. Będziemy chcieli w takim razie brać dyplomatę. Dobra, chcą przemarsz wojsk. Osmanie chcą przemarsz wojsk. O tak. O, widok Osmanów wtrącających się teraz w sprawę Imperium jest bardzo mi się podoba, ponieważ to oznacza, że Czesi będą mieli z tego powodu przykrości. A im większe przykrości dla Czechów, tym lepiej dla mnie. Dobra, tutaj w Trewirze, które jest zlokalizowane w Nassau, wypowiemy sobie wojnę. Hop, teraz poczekamy, aż szybko zajmiemy twierdzę. Tutaj w sumie Mainz mógłby być nie głupim celem. Dobra, tutaj widzę, że Osmanie hop wykończyli armię serbską. Tutaj do Heidelbergu. Hop. I teraz pytanie, jak bardzo... Czekaj, to wy też jesteście członkiem teraz... A, teraz wy jesteście głową ligi. O! Co ja tu widzę? Zaraz uderzymy na Czechów. Mamy dodatkowe miejsce na 4 regimenty. To jest tak 23, 4. Tutaj możemy dorzucić 2.
dwa regimenty najemników, regiment kawalerii i regiment artylerii. Dobra, kolonia. Okej, na razie nie ten. Ups, musimy zacząć w takim razie budować środkę szpiegowską też na Czechy, bo mi się skończyły roszczenia wysunięte do nich. Dobra, Nassau jest zdobyte. Cofamy się. Jak tam to wpłynie na wszystkich? Nie. Takie tam. To jest pytanie, co Czesi dalej są? Nie, nie są, dobra, przywódcą ligi, okej. Teraz tak, skorowanie Nassau to jest raptem 40 punktów. Poczekam troszeczkę. Dobra, teraz pytanie też, czy mi się poprawiło. O, jeszcze mogę jeden regiment dodatkowy, dobra. Tutaj mógłbym w Sundgau zbudować manufakturę. Dlaczego ja mam takie tanie budowanie w sumie? Ach, no tak, ponieważ Reichsreform, Renesans i do tego mój przywódca jest teraz, ma bardzo tanie koszty konstruowania budynków, co jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Teraz tak, jeszcze raz, Serbia, nie odpowie, Brandenburg, Magdeburg, Palatynat i Ravensburg. Okej, tutaj wysuniemy roszczenia do Frankfurtu, ale na razie z tym nic nie zrobimy. Zobaczmy, czy możemy wynająć kogoś od Improve Relations. Nie, to weźmiemy sobie pana od handlu. I tak, mógłbym wziąć Mediolan, Brunswick i Polskę, o dziwo. W ogóle kto jest cesarzem? Brunswick. Okej, to jest dziwne, że cesarz chciałby tutaj przyjść na pomoc w takim konflikcie wewnętrznym. No ale ja tam nie będę oponował. Powiększyłbym. A nie, tu już mam powiększoną armię do maksimum. Dobra, tutaj budujemy tą manufakturę. Fajnie, tego cacy. Cold Yet. Mogę powołać sobie generała dodatkowego jeszcze. Jeśli to jesteś ten ostatni, to całkiem nie najgorszy. Jak na 40 tradycji, choć mam 81. Mogłbym zażądać wsparcia militarnego, ale na razie bym sobie zostawił takie, a nie inne współczynniki, czyli mieć wysoką lojalność, bo punktów militarnych mi nie brakuje do kolejnej technologii, to jeszcze spory kawał czasu. Poczekajmy, aż tam zejdzie. Dobra, wolę zdecydowanie mieć republikańską tradycję niż jej nie mieć. W ogóle zobaczmy, ten władca jest dosyć młody, więc w niego też możemy sobie poinwestować troszeczkę. No i poczekajmy, aż to spadnie do 0,90. To powinno kosztować 45, to chyba już nie będzie o wiele taniej. Czy ja mogę zażądać gotówki? Mogę zażądać gotówki. Poproszę gotówkę i zapłacę w ten sposób. Dobra, tu jest czeska armia. To czeska armia się tu będzie aż prosić o to, żeby ją rozbić. Dobra, wysuwamy roszczenie na Czeb. Głową jest Palatynat, dobra. 0,47, dobra. Czort z tym. Czy korujemy kolonię? A, skorujmy sobie. Poczekamy do przyszłego miesiąca. Nic się nie zmieniło, dobra. Wzywam sobie wszystkich moich sojuszników.
No to co? No to lecimy. Owszem, pojawi się teraz informacja, że o, koalicja, koalicja. A mnie koalicja to akurat mało co obchodzi. No dobra, teraz pytanie, gdzie jest Mediolan? Okej, Mediolan już znalazłem. Dobra, czep jest mój. Teraz pójdę na Pragę. A nie, Praga jest już oblegana. To pójdę sobie, no, na przykład na Morawy. Bo dlaczego by nie? Tutaj zgromadzę armię w jednym miejscu. Tutaj dorzucę jeszcze Emanuela Oberholzera, który ma plus 2 do oblegania. Niezły zawodnik, dobra. Tutaj sobie posiedzę na Morawie. Morawach. Tutaj mam. To w takim razie pójdziemy na nowe zamki. Czyli twierdzę w. Dobra, teraz oczywiście. Sobie przypomnieli o tym, że mogą wejść w koalicję przeciwko mnie. Na zdrowie. Plus 1 do relacji jak najbardziej. Zobaczmy, kto jest w koalicji przeciwko mnie. Takie tam państewka. Tutaj widzę, że zaraz Wenecja wygra z Austrią. Mi to akurat tam nie przeszkadza. O, no tak, cześć, cześć, cześć. Więc tak, Czechom bym przede wszystkim kazał wypuścić Nitrę. Ja wezmę sobie Cheb. Trochę to będzie tam. Austria weszła w koalicję, to jest już trochę gorzej, niestety. Czy wy jesteś dalej w wojnie? Nie, zostałeś wyrzucony z wojny. A, tutaj mam 13 tysięcy żołnierzy, to lecimy. Hop. I nie ma. Dobra, w takim razie tutaj bierzemy od razu pokój, który nam zapewni wystarczająco dużo punktów. Dostanę 8 prestiżu, nie jest to dużo, ale mogło być gorzej, gotówkę i anuluj sojusze. Im większe, pamiętajmy, im większy prestiż, tym ja mniej płacę, mniej generuje agresywnej ekspansji, ja mniej generuje agresywnej ekspansji i też przy okazji więcej spalam jej rocznie, więc to jest najlepsza opcja. Nie bądź rywalem, nie bądź rywalem. Czek sobie reparację. Ty tak jesteś bida z nędzą, więc jak ci wezmę gotówkę, to powinno wystarczyć. Ile ja dostanę tego prestiżu? 11. To mi starczy prawie, że. Okej. Kto jest jeszcze teraz w wojnie przeciwko mnie? Magdeburg. Wow. Co tam mi tu Brandenburgia sobie robi? Szybko lecimy odzyskać tereny Brunszwiku. Tutaj widzę, że czeska armia pobita. Dobra, Praga jest moja. Hornifalc też mógłby być mój. Choć Hornifalc to brzmi trochę takie niegrzecznie, przyzwoicie. Dobra, czyli tak, ogólnie rzecz biorąc w tym wypadku prawie zero koalicji. Co mamy? Węgierskich separatystów. Dobra. Niech sobie tam uchodzą ile chcą. Ile tutaj jest tych? Dobra. Możemy zaszturmować. Teraz tak. Lecimy. Nie podoba mi się, że straciłem Czeb. Bierzemy armię pod Hornifalc. Sopron jest mój. Czep powinien być mój. Dobra, tutaj widzę, że
Magdeburg chce być w wojnie, Brandenburg jeszcze też chce być w wojnie, to na zdrowie. To wam na pewno nie wyjdzie, ale cóż. Ach, czy ci Czesi tam. Chociaż trzeba przyznać, że macie kurczę dużo artylerii. Teraz tak, to bym wysłał tutaj, a was bym wysłał tam na Czechów. Oczywiście chcę wpływy papieskie, bo to pozwolą mi wykupić plus 1 do stabilności. Mam dzięki temu plus 2. Żegnam Czechów, panów. Hop. I stack wipe zaraz będzie. Powinien w każdym razie być. Albo i nie. Hop, stack wipe. Jak przewidziałem. Teraz lecimy na Budejowice. Zanim tutaj odtworzy armię Czech, to mu chwilkę zajmie. Okej, Budejowice, tak. Szlachta jest. Mogę stracić 20 Army Tradition. Co nie uśmiecha mi się do końca. Kolejną technologię mamy 8 lat, więc i tak będę miał punktów militarnych, to będę nimi pływał wręcz. Więc ja bym sobie powołał jeszcze powiedzmy z paru dowódców, tak żebym nie zdobywał punktów. No i teraz możemy się pozbyć tej Army Tradition. Dobra, spisz. Claire dostaje wpływy. Six support of Claire. Czy nie, na razie podziękuję. Wy macie ok. Niech. Będą te punkty militarne jeszcze od was. No i tak, teraz tutaj Zemplen padnie, Horny Łużyce, czyli Górne Łużyce poszły sobie precz. Dobra, Brandenburgia powinna w tym momencie już ujrzeć światło. I reparacje, no i to powinno starczyć. Ok, teraz jeszcze został Magdeburg. Magdeburg za niedługo powinien upaść. Tutaj mamy jeszcze resztę armii czeskiej. Będę was ścigał do końca świata, albo i dzień dłużej. Dobra, tam powinny. Prędzej czy później, czy tu miałem generała z dwójką oblężenia? Nie, ale zaraz będziemy mieli 2-2-2-2-2. Ciebie wystawimy, bo ty jesteś słabszy. To pójdziesz tam, dorzucisz jakieś procenty. 85, no nie najgorzej. Nie najgorzej ogólnie, ok. Magdeburg padł. Tutaj możemy powołać ministra właśnie od inflacji, który będzie tani jak barszcz. No to chyba tak. Magdeburg, nie bądź rywalem, nie bądź rywalem. Reparacje, gotówka. Wsio. Teraz w tym momencie prawie zerowa koalicja, poza tymi 6 państwami. To jeszcze jest za dużo. Sopron to jest troszkę większa, ale nie aż tak duża. I wtedy miałbym dostęp do Węgier, które niedawno się pojawiły. Ja to miałbym 12,
A to jest dobry pomysł. W ten sposób też będę miał dostęp tutaj do. Chociaż do Wenecji tak miałem dostęp. Gotówkę. No i co? W sumie zapomniałem, że pewnie powinienem. Dobra, Nitra. Ciebie nie mogę zjeść. Ciebie nie mogę zjeść, to jest straszne. Ale co to mogę ciebie zjeść? Zbudujemy sobie tutaj siatkę szpiegowską. Z tobą mógłbym wejść w sojusz, a potem próbować zwasalizować, ale to raczej nie wyjdzie. Więc Nitra. No nic. Albo Nitra będzie pożywką dla kogoś. Chyba, że dostanę opcję z wasali. Nie, nie mogę. Usuńmy. No proszę, no jak mi tu wszystko pięknie aż wchodzi do rozgrywki. Hop. I Węgry precz. No i tak, i mamy kolejną kopalnię złota, już drugą. Tutaj będzie jeszcze trzecia kopalnia złota w Spiszu. Więc ogólnie rzecz biorąc, całkiem sensownie to wygląda. Czy tutaj możemy. To przydałoby się te punkty, punkty dyplomatyczne. Zwłaszcza do tej, przynajmniej tak, żeby mieć jeszcze szybszą spalanie. Agresywnej ekspansji, no ale cóż, co ma być, to będzie. Tutaj mogę dorzucić dwa regimenty kawalerii do tej armii. Wtedy już będę miał prawie ustandaryzowaną armię. Dwa staki po 37 tysięcy, więc nie najgorzej. Dobra, Somogi upadło, teraz się na razie wycofam chwileczkę. Ja wiem, że w tym momencie, ponieważ jestem w trakcie wojny, tutaj niestety. Nie postępuje mi korowanie, ale na razie ulepszymy sobie tego pana, tego delikwenta Engelberta Zumbacha. No i najważniejsze, że Czechy z takiej pozycji. Dosyć silnego państwa w tym momencie są dosyć słabe, osłabione. Ale z kolei teraz zaczynają mi na wschodzie tacy panowie Osmanie trochę przeszkadzać, czy mówiąc szczerze, być dosyć dużym zagrożeniem. Ale ponieważ mamy wspólnego rywala, czyli Hiszpanię, może zacznijmy się przytulać do Osman przynajmniej na jakiś czas. Chyba, że nagle stwierdzi, że, no, że w ogóle. To tam całkiem możliwe jest, że jak zakończymy tą wojnę, to no, stwierdzą wtedy. O, i potrzebna stabilność. Bardzo fajnie. Weźmy gotówkę. Berg nie jest naszym tym. Poczekajmy do początku nowego roku. Wtedy powinniśmy mieć wystarczające. Improve relations 50%, dobra. No to teraz korujemy Szomodej. Czekaj. Ty zaatakowałeś Saksonię. Czy ty jesteś, nie wiem, taki trochę. Ograniczony umysłowo. Przecież ta wojna. Ty ją przegrasz raczej. Ale to się jeszcze zastanowię w takim razie w kolejnym odcinku. Tak czy jak będę się z wami żegnał z tego 12 odcinka. Switzerland.
Dzięki, trzymajcie się, no i do zobaczenia następnym razem. Hej!